Siemaneczko, z tej strony Dematix, a to kolejny odcinek naszej serii Minecraft jest piękny w Dubaju. W dzisiejszym odcinku zbuduję domek, tak, domek każdy musi mieć. Będzie on troszkę inny niż wszystkie domki, niekonwencjonalny i timelapsów wam raczej nie dam, więc zobaczymy się już po zbudowaniu domku. Czemu ten śnieg lata? No to siema. Siemaneczko, witam was w po już całej budowie. No, domek mam skończony. No i czemu mam F8? Dobra. Dum, duro, dum, dum, dum. Ta-da. Oto jest mój dom. Jest to samochód. Tak. Pyk, ten widoczek. I taki oto samochód zbudowałem. Mówiłem, że będzie on troszkę inny niż wszystkie domki. No i jest. Patrzcie, jaki fajny. Tutaj sobie przebiegniemy. Nie wpadajmy do dziurki. O, i tu proszę państwa, takie mamy fajne bajery. Teraz możecie go widzieć fajnie z góry, jak wygląda. Tu mu się ładnie światła palą, jakby tutaj ma swoją registrację. I tak oto wielki samochód zbudowany. Możecie powiedzieć, że jest on troszkę kwadraciasty, ale nie chciałem uzyskać takiego efektu, że te krawędzie byłyby aż tak strasznie bardzo. Chodź tu, bo muszę powiedzieć widzom, wodo. Żeby te krawędzie aż były aż tak strasznie zaostrzone. Nie zaostrzone, tylko tak wygładzone. Więc są właśnie aż takie, tutaj na końcu, takie aż kwadraciaste zakończenie, bo takie po prostu mi się podobało. Uwierzcie mi, inne by się tutaj nie sprawdziło. I jak widzicie, ma tutaj dwa okna, tam dwa okna i tam dwa okna, w sumie szyby. I z przodu też ma taką jedną wielką szybę z chmur, co naprawdę bardzo fajnie wygląda. Były tutaj na początku szyby, ale jednak popatrzałem troszkę, co mogę tutaj jeszcze użyć. No i na taki pomysł wpadłem. No i może zaczynając od początku, tutaj jest taka dróżka z cegieł, troszkę się nakopało tej gliny, no ale jest tu jeszcze, opatrzcie, glina nawet. Nie zauważyłem. O, rybcia. Pyk. Chciałaś, o, jest rybcia, jest. Good egg. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, gram na modpaku Blowa, Minecraft Hero, więc jest tych modów troszkę i pomaga mi to w budowaniu i pozwala mi się rozwijać. Dobra. Tutaj jest takie ogrodzenie, jak widzicie. Tutaj są dziurki, żeby pociągnąć lampy, ale to później. Idzie dalej dróżka. Patrzcie, jak ten samochód fajnie wygląda. Tutaj te szyby takie znalazłem, jeszcze inne. I ogólnie fajnie. No to może zaczynając. Nie mam w domu enchantu, tylko mam na dworze. Wszyscy mają w domu. Poszłem o krok dalej i zrobiłem już jako domek, jako samochód i enchant na dworzu. Pyk. Do góry. I można enchantować na 30, jak widzicie. A tak można enchantować na 7. O, na pewno jest jakiś większy czy coś. O, 8 był. Ale może tam jest nawet i jakiś jeszcze większy. No i dobra, dochodzimy do drzwi. I drzwi. Do drzwi doprowadzają nas takie 3 jakby pary schodów. Jak widzicie, tutaj woda się ładnie rozlewa. I tak, dom Dematixa. Nogi wytrzyj. Dobra, nogi wytarte. I można wejść przez dom. Tutaj takie lampeczki, taki wzorek. Piękne chmurki, słońce. Nogi wytarte. I wchodzimy do domu. Ta-da! Takie oto otwarte przestrzenie. I zacznę chyba od prawej strony, żeby wam opowiedzieć. I będę miał z głowy te pomieszczenia. Tutaj mamy taki stolik. Przyjdzie jakiś gość, można usiąść. No, cześć. Jak tam wczoraj Justyna biegła? No, bardzo fajnie biegła, no. No, ja od razu wiedziałem, że u nas to będzie złoto, ale nie mówiłem tego... Co? Głośno. I dobra, tutaj mamy przepalarnię. No, żelazo. Taka przepalarenka. Troszkę jest tych piecyków, więc zawsze jest dosyć wydajna. Tu możemy wejść na górę i tutaj jeszcze nic nie mam, ale chyba tutaj już nic nie powstanie. Tego nic nie będzie, choć powstanie. I tutaj będziemy mieli widoczek na to, co powstanie tam. A tam już będzie coś powstawać w następnym odcinku. Tutaj takie fajne bale. Taki
wiecie, balkon mały i sobie schodzimy z drugiej strony. Łóżeczka fajne, można też usiąść w każdym. Wszystko jest z modyfikacji chyba. Coś na Bóg chyba, Bóg nie. Furniture mod, coś w tym stylu. Dobra, tutaj na wejściu mamy kwiatki, z tej strony nie ma tej klapy, bo się za każdym razem otwiera. Tak samo jak tutaj otworzę skrzynkę, to się też otwiera, bo ona jest trap chestem. Dobra. Tutaj na samym środku mamy z gliny taki fajny dywanik. Takie paseczki, tutaj też. Liście, radyjko bardzo fajne. Nie wiem, czy można coś słuchać. I łóżko. Tutaj jakimś innym trafem, jak to jest zapalone, to mi się roztegowało i jest woda, ale na szczęście nie poleciała. Raz mi się rozleciała ta woda, ale za drugim razem już było spoko. I właśnie tutaj mam taką nierozlewającą się wodę. Bardzo fajnie to wygląda i mi się podoba. No to przejdźmy tutaj. Tutaj mamy sypialnię, co? Jadalnię, że tak powiem. Tam jest kuchnia, tu jadalnia. Tu sobie możemy też usiąść i sobie jeść. Tutaj mamy taki na razie mały magazyn nasz. Chyba go powiększę, bo 9 skrzynek, no to troszkę mało. Ale co tam? Parę tych itemków jest, nie będę wam pokazywać, co tu mam. I idźmy do kuchni. Taka oto tu kuchnia, cały sprzęt, wyposażenie, kuker, wszystko. Jest kuchenka, jest lodówka, zmywarka, fridge. Możemy sobie włożyć do lodówki. Ech, dobra. Tutaj mamy takie cupboardy, wiecie, lampeczkę można zgasić, zapalić. Bardzo fajnie to wygląda. I z drugiej strony również można przejść. I mamy światła. Światła to są światła, które zapalają się z przodu i z tyłu, tak jak tam widzieliście. Po prostu takie samochodowe. Nie? Nie, dobra. To są światła w domu. Te dwa i te dwa. A światła samochodowe są tutaj. Światła przednie i tylnie. O, oczywiście. Tutaj ich nie zauważycie, że coś się dzieje, ale tam się zapalają, bo widzieliście. Tutaj na dole mamy zejście do netheru. Tada. Pom, 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 pom. Pyk. I pewnie jesteście ciekawi, co jest tutaj. O, tutaj jest taki jeszcze wielki, fajny clipper. Fajnie to wygląda, wchodzisz do domu, taki creeper. Bardzo się starałem, żeby tutaj nic nie zabudować. No i wyszło. Dobra, tu wchodzimy w bardzo fajnymi bardzo fajną teksturą schodków. Obrazy, żeby nie było aż tak dużo widać. I tutaj można wejść sobie do jakby łazienki, że tak powiem, bo tam jeszcze jest druga część. Mamy tutaj umywalkę, kibelek, o, można usiąść, szafeczkę, takie coś. I tak to wygląda. Tutaj możemy wejść do kuchni w sumie. Pyk. O. Cupboardy, znowu fajnie taka wnęka była. No i tutaj mamy wannę. Też można wejść do wanny. Bardzo fajnie to wygląda. Taka fajna wanienka. Pyk, dobra. No i co? To jest cały domek. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo mi się naprawdę bardzo podoba. I te mody dają naprawdę mi bardzo duże pole do popisu. I naprawdę mogę się wykazać z tymi modami, bo jest co robić. Jeszcze chciałem z wami zrobić jedną rzecz, ale chyba tylko część tego. Tutaj mamy jeszcze troszkę redstone'owych rzeczy. No i chciałem pokłaść sobie oświetlenie właśnie tutaj. Ale chyba zaraz będę kończył ten odcinek. Dobra, jak tu jest lampa, to tu będzie pochodnia. Tutaj będzie to. Tutaj będzie redstone. I ciągniemy redstone, bo patrzcie, teraz lampa się pali nocą, a kiedy dźwignię wezmę, spadam w dół? What? Czekajcie. Aha, bo tu dźwigni nie było. O, teraz gaśnie i się zapala, więc nie będę tego robił przy was, chciałem robić, ale nie będę. Widzicie, jak to działa, te wszystkie mechanizmy też, jak będziecie chcieli, to napiszcie, że mam je wam pokazać. Ale one są bardzo proste. No i co? Ja w tym odcinku będę się z wami żegnał, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Chcę, żebyście napisali w komentarzach, jak mam ten domek nazwać. Może być jakieś imię, albo ogólnie, nie wiem, jakaś nazwa, na przykład dom Dematixa, coś w tym stylu. Tylko, że nie wiem, jakieś fajne
imię dla tego samochodu. Więc ja w tym odcinku będę się z wami żegnać. Zapraszam do kolejnego, w którym zrobimy już naprawdę bardzo ciekawą rzecz, która już będzie do naszej palmy potrzebna. No i siemano! Siemanko, witam was, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. I jak... jesteś w tym momencie? Wielkie propsy dla ciebie za to, że dotrwałeś do końca filmu. Niespodzianka jest taka, że możesz dać suba.